Jednakże już pierwsza mała przygoda z rana miała miejsce. Wyobraźcie sobie, no, człowiek też zwierzę, potrzeby fizjologiczne musi gdzieś wyzwolić, w krzakach na przykład. I na taką potrzebę ja również się udałem. No i tak sobie kucając w krzakach słyszałem warkot silnika. Silnika samochodu terenowego. No i z zalistka wyjrzałem, że jest to oczywiście patrol policji, no bo kto inny? Chorwackiej policji, przypominam. No na szczęście nawet do nas nie podjechali, zobaczyli obcą blachę, samochód skontrolowali wzrokiem i odjechali dalej. A teraz udajemy się na stację benzynową. Jak się okazuje, Polak może także poczuć się bogaty na obczyźnie. Euro 28 litr diesla daje nam to 5,77 złotego za litr. Taniej niż w Polsce, proszę Państwa. W jakiej miejscowości jesteśmy? Roztokie, jakoś tak. Roztokie. Co tam do zobaczenia? Wodospady jakieś. Bartek znalazł parking na Park Fortnite za darmo, bo wbiliśmy normalnie na parking, który mieliśmy parkować, ale tam już parkomaty, oczywiście zdzierstwo. 100 metrów dalej jest parking darmowy, więc polecam aplikację Park Fortnite. Pierwszy raz nam się przydała. Ile? 50 euro? Pierdziele, idę w krzaki. Żar leje się z nieba, a my rozpoczynamy zwiedzanie Doliny Młynów w miejscowości Roztokie. Dzięki siłom natury, która uformowała tutaj 23 wodospady, możemy podziwiać dzieła techniki lokalnego osadnictwa. Ukształtowanie terenu i energiczny nurt rzeczny stanowiły potencjał do wykorzystywania żywiołu w lokalnym przemyśle. Dzięki temu dziś możemy podziwiać tu liczne młyny w akompaniamencie spadającej kaskadowo wody. A tak wygląda miejsce postojowe darmowe z Camp Fortnite. Jest taki ładny podejścik. Miejsce, infrastruktura turystyczna, toaleta oraz widok na zamek. Postój. Robimy postój i robimy zakupy, ponieważ reszta dnia prawdopodobnie spędzimy już w dzikich miejscach i obawiamy się, że nie będzie gdzie kupić po prostu jedzenia. Dlatego teraz postanowiliśmy, że wybierzemy się na syte żarło. Skończyliśmy w burgerze w chorwackim fast foodzie. Bardzo przyjemny lokal. Muzyczka gra. Kawka już jest. Macchiato i cappuccino już jest na stole. Czekamy na nasze burgery. Czy damy radę? No jak nie damy, jak damy. Jaki bydlak. Double cheeseburger. Jest wyzwanie, nie ma co. W kolacji dzisiaj nie będzie, a jest 12 dopiero. No dobra, to jesteśmy na kolejnej atrakcji podczas tego wyjazdu. Kolejna dzika atrakcja. Jak widać, za mną nie jest taka dzika wcale, bo ludzi jest tu sporo, ale przejdźmy do meritum. Jadąc z Zagrzebia w kierunku Jezior Plitwickich, mijamy miejscowość Żeliawa, w której znajduje się nie lada gratka dla fanów eploracji miejsc i obiektów opuszczonych. Przed Wami wrak samolotu w okolicach opuszczonej bazy lotnictwa wojskowego.
stawię właśnie sobie na prawym skrzydle tego samolotu i wypadałoby znaleźć skrzynkę. Open Caching Polska. Fajny klimat w tym miejscu panuje. Sporo osób, sporo podróżników, takich jak my, jedni na motorach. Tutaj jakieś fajne terenówki, Suzuki Jimny. A tam zwykli ludzie. A ten najstarszy samochód, wiadomo do kogo należy. A to co widzimy na kamerce, są to czarne osy. Takiego gatunku jeszcze nie widziałem. Ale wyglądają jakby miały dużo jadu w sobie. I na pewno ukąszenie boli. Kolejny przystanek naszej podróży. Znajdujemy się właśnie w największej bazie lotnictwa wojskowego na terenie byłej Jugosławii. Za mną widać, co takiego, wielki schron lotniczy. Jak widać, wrota są w kształcie samolotu, skrzydeł oraz jego kadłubu, po to, aby samoloty swobodnie mogły wlatywać wręcz do jego wnętrza. Stamtąd samoloty myśliwce nadlatywały i miały do wyboru wejście pierwsze, wejście drugie, odpowiednio wejście trzecie. Dobra, interwencja, bo szerszej naleciał. Oraz wejście czwarte, które przebiega aż do granicy z Bośnią. Rzadko jest tak, że nie wiem co powiedzieć, ale nie wiem co powiedzieć. Latarki nasze świecą na najwyższych trybach i nie jesteśmy w stanie rozświetlić tego miejsca. Mówi, że Polacy mieliby co robić. Polskie żule. Tyle żelastwa to nigdy nie widziałem chyba. Nie widziałem? Tak. Mamy trzecie miejsce. Nie, jednak czwarty. Jednak piąty. Poprzednimi znalazcami tej skrzynki były takie gwiazdy jak Rut i Martuś, Nighttime and Ronia, Unicorn, nie znam takiego cashera, ale była też Paletka i Grześ. 2018 rok, pierwsze znalezienie. Znajdujemy tą skrzynkę jako piąta ekipa po 5 latach. Ten oto pan chciał się pochwalić. Nic się nie chwalę. Że nie wyłączył telefonu na granicy z Bośnią i dostał fajnego SMS-a. Że 5 minut przebywania w tym miejscu kosztowało go ile? Nie wiem, to jest fajnie, bym się odbywał. 170? No powiedzmy. 170 zł w 5 minut przepierdzielić przez niewyłączenie telefonu. A w tej chwili znajduje się na rozgałęzieniu trzech pasów startowych. Idąc w tamtym kierunku, gdybyśmy porządnie się rozpędzili samochodem, wjechalibyśmy na teren Bośni i Hercegowiny. W sumie to ciekawe, jakbym stąd wrócił do domu.
Moi drodzy, jedziemy! Jedziemy, nie ma już odwrotu. Dzisiaj musimy dojechać nad samo wybrzeże Chorwacji. Wyspa Pag wzywa. Moi drodzy, ból, wielki ból, boli. Przed wami 120 zł, ale mamy to, rakija, trawarika. Kolega polecał, więc w końcu trzeba poznać smak rakii. Dojechaliśmy na wyspę Pag. Tutaj stoi fura. Tam widać morze. I idziemy właśnie obczaić miejscówę z grupy biwakowej, nie, z The Park for Night. Jest tu jakby wyjeżdżone. Tutaj jakieś sady owocowe. Lazur morza ładnie nam się odbija w promieniach słońca. A Bartek mówi, że jest dobrze, że wjedziemy za firą. I za chwilkę powinien nam się ukazać piękny, dziki parking. Miejmy nadzieję z jak najmniejszą ilością turystów. Jest dobrze. Co za emocje! Co za emocje! Pierwsze morsowanie zaliczone. Miejscówka sprawdzona, zostajemy tutaj. Pan kierowca już parkuje limuzynę. No dobra, jesteśmy w miarę zorganizowani. Staramy się tym razem być tak bardzo cywilnie tym samochodem. Bartek właśnie chce zasłonką zasłonić nasze wszystkie pierdoły, które mamy w samochodzie. Bo jednak jest tutaj sporo spacerowiczów i samochód raz, że na obcej rejestracji może wzbudzać podejrzenie, to spanie tutaj też jest w połowie legalne, bym powiedział. Niby żadnego zakazu nie było, są jakieś słupki. Obstawiamy, że na tych słupkach były znaki zakaz wjazdu, zakaz biwakowania, ale zostały same obejmy generalnie, więc Polacy już tu byli. Musimy zrealizować naszą kolejną misję, po to w końcu przyjechaliśmy, żeby spróbować prawdziwej, chorwackiej... rakii. Rakii. Fajne ma to mają. O, taki trochę jałowiec. Ty. Bałkańska przygoda. Zaczynamy kawkę na wieczór. Wracamy chyba, co? Po więcej. Niedobre to jest. Oczekiwania były większe. Dzień dobry Państwu! Witamy w naszej kolejnej kulinarnej przygodzie. Dziś gościmy na wyspie Pag, tej samej wyspie, o której Otton III mówił niewiele, a właściwie nic, bo o tej wyspie nic nie wiedział. Przejdźmy zatem do części kulinarnej naszej kulinarnej wyprawy. Proszę Państwa, dziś gościmy w kuchni bałkańskiej, a na kolację spożywać będziemy chleb żytni. Chleb żytni kupiony jeszcze na Węgrzech. Natomiast, proszę Państwa,
Zobaczcie, jak wygląda szynka. Co prawda nie wiem, czy to jest szynka, ale kupiliśmy to w jakimś markecie. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, proszę o zbliżenie. Mamy ajwar. Tak, ten sam ajwar, który wszystkie chorwackie gospodynie używają do przyrządzania swoich kanapek. Tak, proszę Państwa, proszę zobaczyć na klarowność tej pasty, którą z gracją będę smarował chleb żytni. Proszę Państwa, kanapki z wędzoną z szynką należy serwować oczywiście w towarzystwie rakii. My, jako smakosze z centralnej Europy, nie lubimy tak mocnych smaków, dlatego rakiję rozcieńczyliśmy z nektarem jabłkowym. Proszę Państwa, tak w pełni prezentuje się nasza kanapka z bałkańską szynką zawędzaną oraz sałatą i pomidorem na chlebie żytnim. Nie zapomnijmy, że kwintesencją smaku tej kanapki jest chorwacka, a zarazem bałkańska pasta ajwar. No dobra, tego jeszcze nie mówiłem, ale Wyspa Pag słynie z najlepszych imprez na Bałkanach. Zatem polóweczka jest. Bartek już skarpetki zakłada. Tak jest. I miasto. A sypialnia już gotowa. Zafira apartment. Pytanie, kto najdzie pierwszy, ja czy Wiktor? Ale Bartek, musimy się jakoś umówić. Jak to ty... pierwszy najlepszy. Dobra, odstawiam GoPro i idziemy w miasto. Znaczy miasto, no. W wyspę.